I drodzy Państwo, jest z nami, oprócz gości wymienionych, jest z nami już ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Ojcze dyrektorze, witamy w Głogowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Halo, ojcze? No właśnie, czy mnie słychać? Troszkę, ale jeszcze bardziej byśmy chcieli. No nie wiem, to ja już... O, teraz to, znacznie lepiej. To już operatorzy dźwięku. Już nie wiem. Tak. Świetnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie z drogi, z samochodu. Kochani, wracam w tym momencie, powinienem zostać, ale muszę jednak wrócić do Torunia. Dzisiaj rozpoczęła się taka bardzo ważna międzynarodowa konferencja na temat lasy dla Polski, Polska dla lasów. Przepiękna konferencja. Sztucznie w takim ośrodku badawczym, który powołał do istnienia, zorganizował przed 30 laty już pan profesor, do niedawna minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Jest tutaj bardzo wielu ciekawych ludzi z różnych stron świata. Był ksiądz kardynał Gerhard Müller, do niedawna prefekt kongregacji wiary, był oczywiście ze swoim sekretarzem, bardzo ciekawi ludzie, między innymi przewodniczący, prezes czy prezydent takiej organizacji naukowców, kilkanaście tysięcy naukowców należy do tej organizacji, uczeni dla pokoju. No, bardzo ciekawi ludzie z różnych stron, z Kanady, z Europy, z Rosji, z Afryki, i mówią na temat właśnie lasów, na temat, to jest coś niezwykle ciekawego w świetle encykliki Laudato Si. To jest z okazji setnej rocznicy Polski i Ojca Świętego Jana Pawła. Także no, tu byłem już bardzo dłuższy czas już temu zaproszony i nie można było nie być tutaj. A na transmisji jestem dzięki przekazowi Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jedziemy samochodem i słyszymy, jedziemy samochodem i widzimy w telefonie też obraz przepiękny. Jest nas no, dość dużo. Za to dziękujemy i dziękuję serdecznie przede wszystkim Wam wszystkim. Słyszę z różnych miejscowości i z Zielonej Góry, i z Jeleniej Góry, i z różnych miejscowości. Tak, Zielona Góra, to tam szczególnie ksiądz prałat Pawlak jakoś tak nieraz jest w Radiu Maryja, zajmuje się szczególnie rodzinami. No i inni także. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy księdza biskupa ordynariusza, księdza biskupa właśnie Regmunta, który dzisiaj jest z nami. Bardzo życzliwy biskup. On ciągle tak. No i biskupów już seniorów. Wszystkich zresztą biskupów pozdrawiamy. Bardzo życzliwi. Ksiądz biskup Socha bywa na naszych uroczystościach. Liczymy, że będą księża biskupi również 1 grudnia na rocznicy radia. Będziemy świętować uroczyście. No i wam dziękuję. Przede wszystkim Jerzy. To kochani, wielkie dzięki za wasz apostolat. Wasze zaangażowanie w dziele ewangelizacji. To przede wszystkim. Właśnie ewangelizacja. Potrzeba umacniać wiarę od dziecka, przez młodzież, do dorosłych.
myślę, to myślę też między innymi o naszych absolwentach, naszych uczelni i studentach. Przepowiednik z jednej rodziny, no państwo Wilk, to nie jednego posłali, ale chyba czwórka była u nas w uczelni i wszyscy naprawdę na wielkim poziomie. Teraz też mamy studentów z Głogowa, bardzo, powiedziałbym, eleganccy ludzie, no wartościowa, piękna młodzież i to gratuluję tego właśnie wychowywania i młodzieży, bo młodzież to jest przyszłość Polski, przyszłość Kościoła i młodzież jest dobra, chyba że ją starsi zepsują, tak bym powiedział, albo nie troszczą się o nią i jest tak puszczona, tak sama, bez opieki, zwłaszcza duchowej. Jeszcze raz ogromne dzięki. Ojcze, pozdrawiamy naszych współbraci wszystkich też. Współbracia to myślę o wszystkich, ale i o ojcu Stelidze. Ojciec Jan Steliga, on od początku modli się za radio, jest radiem. Ojciec Nalepa też jest tam. Rektor jest, ale inni wszyscy, wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich i gratulujemy tego jubileuszu, tego świętowania. Gratulujemy. No i alleluja i do przodu. Wielkie dzięki. Jeszcze raz biura Radia Maryja. Jeszcze raz biura. Również przy świętym Klemencie. Wszystkich pozdrawiamy. Wszystkich. To wy jesteście... O was mówił ojciec święty Jan Paweł II, którego jutro mamy 40. rocznicę wyboru. Jan Paweł II mówił o rodzinie Radia Maryja, o takich ludziach zaangażowanych mówił. Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać. I za to dziękujemy. Jeszcze raz, ojcze, pozdrawiam serdecznie. No, modlimy się za was. Prosimy też o modlitwę. I prosimy, jeszcze raz mówię o to, żeby jeszcze bardziej angażować się w ewangelizację. Modlitwa i czyn, bo widzimy, co się dzieje, prawda? Widzimy na to tylko odpowiedź, jeszcze głębsza ewangelizacja. Bardzo serdecznie dziękuję z drogi, z samochodu, bo nie udało się przybyć osobiście. Bóg zapłać serdecznie i szczęść Boże, Ojcze. Wszystkim niech was Pan Jezus błogosławi. Matka Najświętsza przytuli każdego do swojego serca. Wasze rodziny, wszystkich chorych, cierpiących, kłopoty. Niech was w tych kłopotach też pocieszy i umocni. Szczęść Boże. Zapłać Ojcze.